ma jak dobrze zacząć. Jakaś jak grzyby zbierasz po drodze. Grzyby zbierałaś. Nie. Jakbyśmy byli na tej górze wtedy. Kilka chce ci spaść. Ty, jakby tu było więcej kamieni, to by dał radę nawet krzyżakę przejść, nie? Zobacz teraz. Nie, teraz też to wychodziło, u nas jeszcze te fundamenty kopali. I na środku taki wielki kamień. Aha. Na samym tym, jo? No, na samym środku. Thank you.
tu idzie kilkoma miejscami dojechać. Teraz pojedziemy do Polski. Do przejazdu przez rzekę. O, chyba tam jest. No do bazy. Rajdu. Łeba. Może to wy tu przełaziliście przez te konary, co? Nie, to nie tu jeszcze. Nie, to nie ten most. Tam coś widać. No właśnie. No. No nie, to ci powiem, to mi się nie podoba. Bo to jakieś zwierzęcia, wiesz, ty mogą na tym zapatrzeć, kurczę, uczyć ich nawet. Ale to jest solidny mostek, nie? Zobaczę. No właśnie patrzę, mi się wydaje, że ta to jest taka boczna droga, co myśmy tu jechali. Ja widziałem kiedyś tą osadę, o jo, bo tu jest ten i możemy jechać tu i w prawo. I wrócimy do tej samej drogi. To jedziemy, co? A tamten szlak, co ci jechali z MTB, to my tam dojedziemy, bo ta, ona idzie tak wzdłuż rzeczki. I wpada na tą główną drogę, wiesz, to co MTB. Może nawet lepsza droga by była niż ta, co myśmy jechali po tym błocie. Co, jedziesz zobaczyć? Co? A tam kipi stoi? Tam same kije stoją. Do tipi to daleko. Uwaga, ogrodzenie elektryczne. Ale zobacz, jakie piękne górki tam są, nie? My żeśmy stamtąd zjechaliśmy. Aż żal tam wracać. Chociaż na ten punkt to bym się jeszcze przejechał na ten wieżę, co wtedy byliśmy ze Stasiem, co szukaliśmy tego punktu. Co tak mniej więcej trafiliśmy. No ten, co tak wjechaliśmy na skarpę i było widać ładny widok. Tych dróżek też było kilka. Tu przechodziliśmy, nie? O. A tu już jest normalna droga, nie? No to już trzeba wiedzieć, gdzie wjechać do bazy. Odjechałem od zaworu
trasę przejdziemy. No może tego. Od Chmielna można jechać. Koło Brzyza. Tym sam. Lewo. Z kajaki pomyliłem. Skręciłem w prawo. Dojechałem do takich domów. O, i tu widać wszystkie nasze górki. Prawie. Oprócz tamtych, co są z tamtej strony. Ale z tamtej strony jednak jest łatwiej trochę. Dużo, nie? No. A mapy nie wziąłem ze sobą, ale... Się da zjechać normalnie? No tutaj prowadziłem. Ja, bo tam jest ten. Lepiej się podjeżdża. O nie. Niż zjeżdża. Mi się lepiej zjeżdżało, fajnie. O kurde, flaka mam. To ty gadasz? No. Jo. Skakujemy z pompki dalej do lotów i działamy. Ty masz 26, nie? No. 26. Nie mam. Ja mam. Mam 26. Jo? A to by i tak z braku lotów by z biedą by wyszło. Kapeć. Nie mogę się podnieść, kapeć. Jeśli pomóż, to przytrzymam się do... To chyba hamulce zagrzałem. Aha, szurama jest ciepła. No, to jest fajnie, że zjeżdżali. Ale fajnie było. Na rowerach spotkali się? Ja. Nie, pieszo się tylko. Na rowerach jechali do góry. A to skąd to oni się wzięli? To musieli z drugiej strony jechać. Gdzieś musieli zajechać. No. Tak, mówili, do zobaczenia za tydzień.
Może kosy jeszcze. Nie wygląda. Oj, ty morderca jesteś. No, zamyślę, co ty pijasz na takiego małego koła? Nie chcesz się. Nie wiem, co to weszło, kurde. Weź na pompuj to, Maciu, zobaczmy, co to jest. Masz pompkę jakąś? Przegrzała. On tak skręci tutaj. Nie, na parking, nie? Raczej. Nie, dlatego ja biorę rower. Co? No i pompuje to pompę, to jest słabo. Albo schodzi powietrze cały czas. Te, ten pęknięty masz tu świetacz. Ale jak, nie? Ja. A to może ten, guma już, wiesz? Sparciała albo coś. Popka się sama pompuje, jak taka dziura jest? To jest, poczekaj. Zobacz, to jest w ogóle od środka przy feldzie, nie? Po wewnętrznej stronie. Okej. Po wewnętrznej stronie, przy feldzie tam. Na parking czy na Jastrzębią Górę? Jelenią. Na Jelenią. No tutaj. Na Jelenią, znaczy się. No. Niemiłego podjazdu. Jest co robić. Ale pani się zjeżdża. Dawaj. Czekaj, czy trzeba ten. Lekko ten, na pompuj. Było wentyla to było. Drobne. Dobra, przecież nie powinno. Dzień dobry. No dzisiaj tak. Tak, żeby wiesz, tylko tak. Leżała tam. Dobra, chyba styknie, nie? No, dobra. No to tam nie włożymy. Co? Tu mam go. Gdzie ty mnie? Wiesz. Ja muszę kupić jakiś zapas w razie czego. Już mi się chyba zapasy. Bo mają 2 lata jest. Skończyły. No, połóż. Dobrze, teraz oni na harpie, nie? No właśnie. No tego ty jeszcze nie wiesz, co na harpie będzie, nie? No raz Dasenowi to opona pękła, nie? Na harpaganie to pokazuje. Jo, ale to mi się patyk mi się przesunął. Patyk wszedł, przesunął klocek i klocek optar oponę. I cała opona. Tak, taka szeroka. No opornik nie wierzy. Taki szeroki ten. I wiesz co zrobili chłopaki? W taśmę ucięli. Nie, tą oponę pocięli. Drobny mak. I znaczy w drobny. Ten. Paskami, nie? I paskami. Także miałem tu. Tu miałem wypełnioną oponą tą uszkodzoną, nie? I ten, jak ten, i tu mi trytkami. Tak? 30 km na tym przejechałem, chłopie. Kurde, jaka prowizorka. Dawaj. Zobaczmy, my potrzebny, bo tak. Ale słuchaj, było taki moment. Po asfalcie się jechało kijowo. Bo te trytki uciekały, nie? Te trytki uciekały
i się ten, i wiesz, i tak głośno było, i te tryski się ślizgały i się przecierały i ten. A pod w terenie to dodatkowy bieżnik. Normalnie nie czułeś, że tam jest ten, nie? Ale nad jednym jeziorem było taki moment, patrzę, podjeżdżam, balon. Szybko powietrze spuściliśmy, dwie nowe trytki i przejechałem dalej jeszcze z parę kilometrów i później jak trzepło, to ta dziura. To ta dziura się zrobiła jeszcze dłuższa. O kurde. I wtedy było chyba 3 km do mety, ale jeszcze bo to w Szemudzie było. I ten. I do mety jeszcze było chyba 3 km. Jak strzeliło, nie? Nie mieliśmy już dętek takich. 27, już mi większą wrzucili, nie? Aha. Wrzucili tam, przygotowali, powodzenia. 2 km w górę. Lepiej się zjeżdża. Dużo ludzi, co? Ja. Pogoda jest fajna. Pogoda jest super. Jeszcze? Taka, żeby za tydzień była, to było no świetnie, nie? Dobra, chyba styk. Kręcę. I ten. I strzeliła znowu, żeśmy założyli tą większą. I ile? Pół kilometra żeśmy przejechali. Chyba. Znowu strzeliło, nie? Bo już była taka duża, że ten, nie? I wtedy co robimy, nie? Kumpel właśnie ten, Bartek i tego. On ten, kto najszybciej biega, nie? I jeden wziął rower i ten biegł, ale potem go na ramę wsadzili. I on jechał na ramię u jednej dziewczyny i trzymał rower i ten, nie? A ja na jego rowerze jechałem, nie? Co? No, ona jechała, a on jechał na ramię i ten, i trzymał rower, nie? Z Natalią wtedy jechał, no. Bo trochę szybciej. I ten, ja no, że szybciej, nie? I wiesz, kto najszybciej biega, a przed metą mi rower oddali i ja przekroczyłem tylko metę i wszystko, nie? Ale no tam paru punktów żeśmy nie ten, nie? No to wiesz, już... Pamiętasz, Łuk, jakbyśmy spotkali po drodze tego gościa, to on szedł boso, bo mu został buty w tym... On przyszedł po prostu rowerem, a but został w ekspedzie jakiś tam, nie? Miał boso, przyszedł. No, bez innego buta. Patrz, on bez buta chodził, no. Nie mogę, wiesz, ten wyciągnąć. Coś tam się blokowało, coś no. Tam się wie. Tam w ogóle wtedy w Szemudzie, nie wiem, bo w Szemudzie nawet w ogóle nie byłeś. No ciężkie to robić. No, no. Ja jechałem, jechałem do domu sobie, potem pojechałem na przyczynę, drugą. Z tą, wtedy kierowałem, a Szemudem jakiś koleś jest taki, nie, było widać, że ze skarpa setki idzie, no. Kurde, zatrzymam się, bo to wtedy, wiesz, to drugą już było. My jeszcze go porzuciłam, bo kurwa się pogubiłem w tym roku. Mój ma tam parę tytułów Harpagana, ale w tym roku mi to było nie poszło. Tylko podwiozłem do bazy. Ale ja ci powiem, to jest właśnie fajne w tym Harpaganie. No raz się... Bo możesz być w formie, a wystarczy jeden punkt, powali się i po zawodach, nie? Co? Moje. No, ale tak wrzucasz. Tam to wziąłem. No to moje, no. No to boję się nerwą jednak. Bo ty widać nie mówię, że moje są porwane. Nie, to dobra. Nie. W okularach mam już taki sam. Ja sobie to sobie. Także przygody czasami też są, nie? Jeżeli podniosę, to będzie się. Raz to na Wczuchowie to oni przy punkcie się dwóch zderzyło, nie? Tam w Wczuchowie, jak jechaliśmy, nie? W jednym punkcie tam ten i wiesz, przy punkcie, kurde, jeden chciał w prawo, drugi w lewo i się ten, nie? A patrz tą. Się zderzyli, a coś poważnego było? Co? Coś poważnego? Nie, no właśnie też tam chyba ten... chwilę tam musieli się pozbierać, kurde. Czuchow był fajny, prosty. Płasko wszędzie. Tylko piachu tam było dużo. Nie? No. No ja byłem 8 wtedy. Półtora kilometra w kilometrze będzie mógł. Dla mnie najdłuższe. Tam było płasko. Płasko, a jedynie. Jedynie ten było przy tym. Przy jeziorach. A my tak, jak tam, co było to na tym pobojowisku, taki punkt, nie? Jakiś filmik tam. Kurde, my tam... A my tam jechaliśmy tymi żlebami, takie tam tego. Dojechaliśmy, ja mówię,
ty tą drogą to my nie wracamy i skręciliśmy w lewo, a tam jeszcze gorzej. Ale jakby było, jak ja w tą jedną łóżmę wleciałam. Ja myślałam, że Sebastian mi pomoże się wdostać, a on leci i nagle, o Boże, ja się ale przewróciłam. Hamulce to se muszę założyć. Dobrze, że dużej górki nie było. Musiała dętka rozkleić, kurczę. Wiesz, czasami te zapasowe dętki długo leżą, kurde, to one tak tego, nie? To już takie sparciałe czasami może być gdzieś w niektórych miejscach, nie? Tak człowiek to tam na zapas trzyma, ale nie zawsze jest potrzeba, nie? Nawet to się nie użyje, nie jasne, ale... No. Ja w prawo to. W lewo to ja wiem, gdzie to idzie, a w prawo to, to powinno się połączyć z tą drogą, co byśmy jechali tak. Irek jedzie? Jedzie. Różne historie się zdarzają. W pobliżu tam przejeżdżali na 50 na powrocie. Ja aha.